Cześć, witam na kanale. I oto zaczynam nowy projekt, budowę modelu MAN, wóz strażacki. Jak zwykle budowę tego MANa zaczynam od pokrycia tych 27 arkuszy kaponem. No i tak musimy pozostałych 25 arkuszy pomalować. I zaczynamy od wycinania ramy. Instrukcja nie jest tu jakoś mocno rozbudowana, wyznacza tylko z jakich rysunków korzystać i wzorując się na rysunkach, w tym wypadku numer 1, wraz z detalami według rysunku numer 2, czyli później mosty, należy wyciąć, no i po prostu według rysunków, jak tu mamy rysunek numer 1, czyli ta część ramy całej jest po prostu do wycięcia, do złożenia, do sklejenia w ten oto sposób i postępując zgodnie z numeracją następną, czyli rysunek numer 2, 3, 4, 5 i tak dalej, należy ten model w ten sposób sklejać. Tak więc przystępuję do wycinania i sklejania. Wcześniej już zaimpregnowałem strony impregnatem typu kapon, część zewnętrzną. Widać, one troszeczkę błyszczą, ale o to chodzi, że te części czerwone mają się troszeczkę błyszczeć. No i teraz odszukuję części numer 1 i tak dalej. One tu nie są chronologicznie poukładane. O, ale to jest część 1, 1A, 2. I tu mamy oznaczenia gwiazdek do podklejenia na tekturę. Ilość gwiazdek oznacza grubość kartonu i w tym wypadku mamy 3 gwiazdki. No i tu mam właśnie oznaczenie. Jedna gwiazdka to jest Bristol, czyli to będzie grubości tego kartonu, na którym są części. Dwie gwiazdy, tektura 0,5 mm, 3 tektura 1 mm, czyli całą tą ramę należy wzmocnić jedyneczką. I 4 gwiazdki, tekturka dwójka lub 2 razy po 1. Tak tutaj jest to przedstawione. Skala tego modelu to jest 1,25. No jest sporo rysunków. Wcześniej omówiłem, zrobiłem tutorial na temat tego wydania tego modelu. Odsyłam, jeżeli ktoś się chce zapoznać z częściami. Natomiast teraz już będę sobie tu kartki segregował, układał kolejność wycinania arkuszy z częściami. Jak widzicie, jest naprawdę dość dużo. Taka grubość. No i na pewno to zajmie następne 4-5 miesięcy. Zaczynamy. Zaczynam wycinać te elementy i naklejać na karton zgodny z oznaczeniami, czyli tak jak przewiduje tu instrukcja i gwiazdki oznaczone na rysunkach. Tu
Tu właśnie już mam wycięte elementy z kartonu, w zasadzie sklejona rama, dwie połówki połączone. No i tu przystępuję do wycinania takich drobniejszych elementów. Zrobiłem przyspieszenie. Używam kleju typu butapren, aby nie zmiękczał kartonu, i na kartonik zgodny z oznaczeniami części, czyli tam były dwie gwiazdki, czyli pół milimetra, przyklejam na karton pół milimetrowy. Tu niektóre części mają jeszcze dwustronny druk czarny, dlatego należy to przykleić później z drugiej strony. W niektórych elementach to powtarzam. Jest to budapren taki bardziej szary, niebezbarwny. Tak szybko nie wysycha. Używam również budaprenu takiego bezbarwnego, ale on dość szybko wysycha. No i tu już niektóre elementy przyklejam na ramę. Tu mieliśmy rysunek takich zbiorników. Tu są te części zbiorników. No już sklejone zbiorniki. Tu są troszeczkę mniejsze zbiorniczki, też dwie sztuki, i elementy, i inne elementy, które nakleiłem na kartonik. O, i właśnie widać tu z drugiej strony czarne elementy przyklejone obustronnie. No i tu jest taki element numer 25, który na tym rysunku był mało zaznaczony. No i tu już zbiorniczki doklejone. No i przystępuję do wycinania takich też drobniejszych elementów do zawieszenia. Jest ich dość dużo. Dokładnie wycinać należy. Używam skalpel. No i tu są zdjęcia przyspieszone. I też zostają naklejone. O, właśnie to były części zawieszenia. Czyli tam widzimy takie paseczki czarne, to jest resor. I te wszystkie elementy są podwójnie zdwojone. Tu używam igły biopsyjnej do wycinania takich małych elementów okrągłych. No i tu jest rysunek właśnie, jak należy ten element skleić. Tu jest wzór uformowania resora, który jest 1:1, i należy tak uformować, i pozostałe takie elementy drobne do zawieszenia, które tu będę też sklejał. Rama już jest kompletna. Wszelkie elementy, które przychodzą na nią, też, ale jeszcze pozostało dokleić zawieszenie. W zasadzie resory, poduszki, no i osie. Ale tu, żeby nie przedłużać odcinków, to już postanowiłem zrobić ten odcinek jako zamieszczając tytuł budowa ramy, może tak nazwę. Tu, jak widzicie, z tej strony na ramie są takie kropeczki. Może to by tak niezbyt wyglądało. Ja na te kropki naklejam po prostu główki nitów. Kartonik z czarnego. Robię te nity z kartoniku czarnego. Ten kartonik jest koloru czarnego. Po prostu robiąc nity, nie ma białych krawędzi. Jest jednolicie nasycony czarnym kolorem. No i tu są różne elementy już doklejone. Zbiorniki powietrza do hamulców. No i teraz będę przyklejał. Powiem tak, brudna troszeczkę robota, dlatego że retuszowanie, używam czarnej farby. No i w niektórych wypadkach mi się tutaj troszeczkę wylało tego, ale to i tak będzie zakryte, bo tu przychodzi część zabudowana. Tu mamy taką białą powierzchnię, tu będzie element
misy, silnika, skrzyni biegów. Tu przychodzi most redukcyjny napędu. No i co? I tu już mam przygotowane elementy właśnie do... To jest taka troszeczkę drobnica, która tu wymaga jeszcze też... Ale już retuszuję wszystko na bieżąco na po sklejeniu tych wszystkich elementów. Tu są resory. Dlatego, że troszeczkę jest drobiazgów, tak jak tu wcześniej niektóre elementy już retuszowałem, które można, a które można po sklejeniu, jak najbardziej to się udaje, lekkie wytarcie czarnych, jeżeli coś tam farba się wyleje, wycieram to patyczkami i jest ok. Pokażę Wam tu właśnie rysunek ramy. No i zostaje teraz właśnie, mam już wycięte te elementy, dobrze pokażę, muszę podejrzeć. Właśnie będę kleił ten cały segment zawieszenia, uresorowania i zostają tu tylnego mostu, zawieszenie, czyli poduszki powietrzne, resor i zostają osie do zrobienia i koła. No i tu skrzynia redukcyjna, która przyjdzie. W niektórych wypadkach jest troszeczkę tu na tych rysunkach jest na przykład zaznaczony rysunek, ale nie ma numeracji odnoszącej się na przykład, że to jest rysunek numer 5. Powinna być strzałka i zaznaczone, że to jest rysunek 5, żeby się sugerować tym rysunkiem numer 5 bądź 4, bądź 3, tak jak ja to sobie zaznaczyłem, rysunek numer 3 i że to się odnosi do tego rysunku. No, troszeczkę jest to tak, trzeba szukać, ale co do opisu, to opis właśnie odnosi się, że co budujemy, dany rysunek, jest to powiedziane w tekście, że ja tu teraz szukam, gdzie mam stroniczkę z opisem. O, jest. Jest. No i tu było tak, że na przykład rozpoczynamy od wykonania ramy według rysunku 1 wraz z detalami według rysunku 2. Sklejamy mosty napędowe, przedni, tylny, numer rysunek 3, pokazano jedną z poprzecznic, a na rysunku 4, 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest cały opis budowy. Dosłownie ćwierć kartki A5 i to wszystko. I resztę to są rysunki. No i pomału powstaje man, strażak. W międzyczasie na pewno coś tam jeszcze skleję, bo po to będzie dość długa przeprawa. Części jest bardzo dużo i stąd tu moje, żeby się nie zniechęcić do tego modelu, popełnię jeszcze coś na pewno w międzyczasie i umieszczę na kanale. Także zapraszam do śledzenia kanału. A za ten odcinek dziękuję za obejrzenie. No i subskrybujcie, obserwujcie. Do usłyszenia, do zobaczenia na kanale. Cześć!